Stokowski, brawo! I tutaj kolejny zawodnik, Paweł na mecie, już jest drugie miejsce, gratulacje! I na trzecim miejscu zawodnik z numerem 35, Roman, brawo, gratulujemy ukończenia biegu, świetny czas! I do mety zbliża się kolejny zawodnik z numerem 19, Paweł. Brawo, gratulujemy. Tutaj na metę biegała i Patrycja, wielkie brawa, gratulacje. Super. Z numerem 81, Monika, wielkie gratulacje. Coraz większe grupy zawodników teraz zbliżają się do mety. Świetne rezultaty. Zawodnik z numerem 186. Dariusz, gratulujemy ukończenia. I zawodnik z numerem 65. Marcin, gratuluję. I ostatnie metry Pawła, gratulacje. Zawodnicy, którzy już mieli chwilkę na odpoczęcie, prosimy pamiętać o odłożeniu chipu. Prosimy sobie tutaj skorzystać z wody i przypominamy, że dekoracja odbędzie się na sali od godziny 13. Oczywiście do szkoły można iść na poczęstunek po pobiegu. I na mecie melduje się Vito, gratulujemy. Brawo, gratulacje. Czekamy jeszcze na trzecią z pań. Brawo, Maciej. I brawo, Tomasz, gratulacje. Brawo, brawo, ale chyba cię wyprzedzi. Uważaj, uważaj, jest. Nie dał rady, brawo. Cóż za finisz. Brawo, Robert. Kończą medale. Tam trwa ostra walka na tej ostatniej prostej. Dwóch zawodników mocno teraz pracuje. Cóż za finisz. Oj, tam jest, wyprzedza, wyprzedza, nie daj się, dajesz! Ciśnij, ciśnij jeszcze do końca! Brawo! Brawo, wielkie gratulacje. I Mariusz też na mecie, gratulujemy ukończenia. Duża grupa zawodników zbliża się do mety. I tutaj widzę, że tam mocny finisz się odbywa. I pierwszy zawodnik z Powiedziska Running Team się zbliża do mety, Dominik. Brawo, równo wpadli na metę, gratulacje. Gratulujemy. Gratulujemy.
Jeśli wzrok mnie nie myli, to widzę jedną z pań i to będzie trzecia z zawodniczek na mecie, które meldują się. A tutaj jeszcze zawodnicy mocno walczą o te lokaty. Tutaj zacięta walka trwa. Brawo Piotr, brawo Darek i brawo Joanna, to jest, jeśli nie przeoczyłem którejś z pań, to jest trzecie miejsce wśród pań. Cieplej? Gratuluję. Ale ładnie nazywałeś. No. Ale i tak na to. I do mety zbliża się zawodnik numerem 149. Maciej, wielkie gratulacje. Czekając na kolejnych zawodników, przypominam o zwrocie chipów i zachęcam do kierowania się do szkoły. Tam czeka ciepły posiłek. I o 13:00 zapraszamy na dekorację najlepszych zawodników, zawodniczek. Medal, medal! I brawo dla kolejnej zawodniczki. Na metę pada Agnieszka. Brawo, gratulujemy. Brawo dla Wieśka. I kolejni zawodnicy już się meldują na metę. Numer 160 Paweł, brawo. Numer 203 Łukasz i numer 126 Krzysztof. Gratulujemy i na metę wpada Łukasz, numer 146, gratulacje. Brawo dla Jarosława. Brawo dla Jakuba. I Dominik również już na mecie, gratulacje. Za chwileczkę będziemy mieli taki duży napływ zawodników, bo to ten czas, gdzie spora grupa zawodników celuje zawsze w złamanie 50 minut. Także brawo Tadeusz. Brawo Maciej, wspaniały finisz. Gratulujemy. Do mety zbliżają się kolejni zawodnicy, wśród nich Łukasz, drugi z zawodników powiedziska Running Team na mecie. Gratulacje dla was wszystkich. Dajesz, dajesz, nie poddajesz. Gratulacje dla Marcina, numer 50. Brawo dla kolejnych zawodników i kolejnej zawodniczki z numerem pierwszym. Żaneta na mecie, brawo, gratulacje. I Karol również na mecie, a tam idzie jakiś święty Mikołaj chyba biegnie. Taka czapka. Przedstawiciel Grunwald Team Poznań. Gratulacje dla Macieja. Ja
Paweł, gratulacje. I tutaj spora grupa zawodników ostro finiszujących, trzeba się odsunąć. Prosimy tutaj po wzięciu medali i wody przesuwać się troszkę dalej, bo za chwilę będziemy mieli kumulację dość dużą zawodników. Przypominam, proszę o zwrot chipów. Tutaj stoją trzy koszyki, do których można te chipy wrzucać. I dalej kierujemy się do szkoły na ciepły potęstunek, żeby poczekać w cieple i w spokoju na dekoracje najlepszych zawodników i zawodniczek naszego biegu, które odbędzie się od godziny 13. Dzięki. Brawo dla kolejnych zawodników. Gratulacje dla Marcina, Bartka i Marcina. Z numerem 105. Piotr z numerem 138. Też Piotr. No, kumulacja Piotru. Dalej Krystian na mecie i kolega, którego niestety nie potrafię rozszyfrować. Tajemniczy zawodnik z numerem 10. Jakub. Gratulacje. Oj, mocny finisz, cóż za walka! Dajecie, brawo! No super, wielkie gratulacje! To jest moc wykrzesać na ostatnich metrach jeszcze sił, żeby taki finisz tutaj. Brawo dla Piotra i dla Zbigniewa. Organizacyjnie przypominam o tym, żeby oddać chipy tam w koszyczkach i kierować się do szkoły na ciepły poczęstunek w oczekiwaniu na dekoracje najlepszych zawodników. Pamiętajcie też, że o godzinie 13 zostanie wywieszona lista miejsc, które zajęliście, bo dość dużo nagród jest, w zależności od tego, które miejsce się zajęło, można pewne nagrody uzyskać. Brawo tutaj Andrzej z murowanej gośliny. Kolejne zawodniczki są na mecie. Hej, młodziutka! Chcecie! Jest tu, hej! Proszę bardzo. Tutaj duża grupa zawodników i zawodniczek zbliża się do mety. Łukasz, Jakub, Karolina i Mariusz na mecie. Gratulacje. A do mety zbliża się jedyny z zawodników, który biegnie z flagą. To jest Tomasz Killer Kędziora. A do mety zbliża się Żaneta, która tak wspaniale przeprowadziła rozgrzewkę przed biegiem. Gratulujemy. Brawo dla Tomka, który przebiegł cały dystans z flagą, a tuż za nim na metę.
trzymał. I na metę wpada Huber z Powiedziska Running Team. I zawodnik z takim ładnym numerem 200, Michał, gratulacje. Zawodnik w koszulce drużyny Szpiku, Błażej na mecie, gratulujemy. I ostatnie metry kolejnych zawodników. Na mecie melduje się Zygmunt, gratulacje. Marta. Damian, gratulacje. I Anna na mecie, gratulacje, wielkie brawa. Prosimy zawodników o przesuwanie się troszkę dalej, tam w stronę ulicy. Przypominam o tym, żeby oddać chipy. I zapraszam do szkoły na ciepły poczęstunek oraz oczekiwanie na nagrody. Brawo, Tomasz. Brawo dla kolejnych zawodników. Teraz taka duża fala zawodników, którzy mieszczą się poniżej godziny. Wielkie gratulacje za ukończenie tego trudnego biegu. Pięknych tutaj warunkach atmosferycznych, pięknych okolicznościach przyrody Parku Krajobrazowego Promno, ale jednocześnie te warunki, mimo że są piękne, to są trudne i wymagające dla biegaczy. Także wielkie gratulacje dla zawodników, którzy cały czas tutaj kończą bieg. No tutaj zawodniczka mocnym finiszem, ale uważaj, gonicie, nie daj się! Och, cóż za walka na ostatnich metrach się odbyła. Gratulacje dla was. Brawa dla kolejnych zawodników i zawodniczek. Tutaj wielkie brawa dla Dawida z firmy System 1. Sami go pogonili, to taki dobry wynik zrobił. Brawo tutaj dla zawodników takich czworonożnych. Pomagają bardziej czy przeszkadzają w bieganiu? Wysyłanie pomagają. No to super. Warto mieć takich pomocników. Brawo dla gracza Piotr i z numerem 80. Ziemiowicz ze Złotowa, gratulacje. Wolontariusze, proszę się ciaśniutko, bo tam zawodniczki wbiegają, żeby was tutaj nie potrąciły. I na mecie jest Iza, gratulacje, jest Justyna. I Dobrochna na mecie z numerem 27. Gratulujemy ukończenia biegu. Mamy meldunek, że do mety zbliża się tata. Wielkie brawa dla taty.
Gratulacje. Na 70. minutę. Dziękuję wam. Robert kończy bieg właśnie, a za tym para z taką piękną, pięknymi koszulkami, to jest Świerczowo Run. Gratulacje. I brawo, wyprzedziła na ostatnich metrów tutaj koleżanka. Przypominam o tym, aby pamiętać o zwrocie chipów, tam stoją trzy koszyczki. A tutaj wbiega na metę Katarzyna i Maciej, wielkie gratulacje. I jak oddacie chipy, to zapraszam do szkoły, tam czeka na was ciepły posiłek, czekają na was miejsce w cieple, gdzie będzie można poczekać na dekoracje najlepszych zawodników, zawodniczek i będzie można odebrać nagrody za miejsca, które zajęliście. O godzinie 13 będą wywieszone listy wyników. Według tych list będzie można odbierać nagrody, które publikowaliśmy w internecie, które są wywieszone. W szkole również będzie można sobie pamiątkowe nagrody również tutaj odebrać. A na metę wbiega z numerem 214 Adam, gratulacje. I do mety zbliża się Inga z numerem 62, zawodniczka tutaj z sąsiedniego Borowo Młyn Team, gratulacje. Ale masz fajny plakat. Brawa dla Moniki, gratulujemy ukończenia biegu. Proszę zejść na bok, bo kolejni zawodnicy zbliżają się tutaj do mety. To jest duża grupa zawodniczek i zawodnik jeden bądź dwóch tutaj w tej chwili zbliżają się do mety. I na metę wpada z numerem 31 Agnieszka. Gratulacje, tuż za nią Piotr. I Natalia, Agnieszka i nie zauważyła. No i jeszcze Magdalena. Panie to już puchary mają, zdjęcia z pucharami. Teraz tak dla formalności dopełniły biegnięcia na metę. Prosimy o pozostawianie chipów w koszyczkach i zapraszamy do szkoły w ciepłym miejscu, przy ciepłym posiłku w oczekiwaniu na dekorację. Agnieszka z ciastki PZ na mecie, gratulacje. A tutaj znów koszulki ze Świerczewa, ale przed nimi Sylwia na mecie, gratulujemy. I do mety zbliża się katorżnik Murowana Goślina, a jest to z numerem 167 Edyta. Gratulacje. Finish, bo cię wyprzedzi zaraz. Nie daj się. O.
zabrakło odrobinę. Hej. Ten kilometr szybki. I na mecie meldują się Izabela i Małgorzata. Gratulacje. A do mety zbliża się z numerem 119 Monika i Maksymilian. I kolejny piesek na mecie, który biega z Jarkiem z Grunwald Team Poznań. Gratulacje. Czy dla psa też mamy medal? Ale ty gorszej! I tutaj Eliza piękny obrazek biega z córką na metę. Gratulacje. A tuż za nią Aneta i... Innych czeka na was ciepły posiłek i ciepły kawałek miejsca, gdzie można poczekać na dekoracje i wręczanie nagród. Już blisko do mety. Zawodniczka z numerem 108, Joanna, gratulacje. I tutaj jakiś mocny finisz, uwaga, uwaga, uwaga! Ale przyblokował zawodniczkę tutaj od strony zegaru, nie dał się. Dajesz, Borki, dajesz, ale przed Borkim tu jeszcze na metę wpada zawodnik z numerem 257. Gratulacje. No ale uważaj, bo cię wyprzedzi zawodniczka. Piotr Przyborski na mecie, gratulujemy. A tuż za nim Monika z numerem 47. Wielkie gratulacje. I z numerem 230 Arleta na mecie, gratulujemy. Jeszcze przy okazji oznaczenia trasy, I tutaj piękny obrazek, trzy zawodniczki biegają razem na mecie, brawo dla was, wielkie gratulacje. O, tutaj Adrian nie odpuścił wszystkim trzem paniom, postanowił wręczyć medal. Ale właśnie fajne. Przypominam o zwrocie chipów do koszyczka, proszę wrzucić. Zapraszamy do szkoły na ciepły posiłek i oczekiwanie na dekoracje. I do mety zbliża się zawodniczka z numerem 4, jeszcze nie widzę, Anna, gratulacje, wielkie brawa. I następny zawodnik z Katorżnika z murowanej Gośliny. Gratulujemy ukończenia dla Krzysztof na mecie już jest. I zawodnik z klubu biegowego Maniak z Poznania. Krzysztof z numerem 121 na mecie. Brawo! Do mety zbliża się kolejna grupa zawodników. Oni postanowili przede wszystkim poza rywalizacją sportową delektować się naturą w okolicznościach, w której ten bieg się odbywa.
Tutaj się zbliża dość duża grupa zawodników w barwach naszego sponsora tytularnego, firmy Max Cess. Z daleka rozpoznaję, że do mety zbliża się Magda. Krzysztof, o, odsłonił twarz, teraz widzę, że jest również Paweł, także gratulujemy. Panie przodem. I kolejni maniacy biegania z Poznania, klub biegowy Maniak. No piękny obrazek, biegać razem na metę. Super, gratulujemy Agnieszce i Piotrowi. Brawo dla Pawła. Gratulacje. 27. Piotr, gratulacje. Brawo dla Izabeli i dla jej towarzysza. I wielkie brawa dla Sławki, która z numerem 110 właśnie wbiega na metę. Gratulujemy! Super! Gratulacje! Brawo dla Krzysztofa, numer 249. I teraz będzie piękny obrazek, bo medal Krzysztofowi będzie. Wielkie gratulacje. To jest największy cichy aplauz, żeby nie obudzić. Gratulujemy wam ukończenia. Wszystkich zawodników mamy już na mecie.